nad naszym gospodarstwem czarne chmury. Dzisiaj niestety smutny film z naszego gospodarstwa. W zeszłym tygodniu nasz pies Sara całkowicie straciła wzrok. Ale o tym w dalszej części. A w tym tygodniu zachorował nasz cielacz. Był pan weterynarz i daliśmy mu zastrzyki przedwczoraj i wczoraj mieliśmy dać mu jeszcze jednego, ale niestety w nocy zdechł. Miał chore płuca, ten cielaczek. Na szczęście reszta ma się dobrze. Kilka bytków już skończyło rok. Rok skończył ten byczek i ten byczek z tego rzędu. A, i jeszcze tamten jeden bucie, ten największy bucie. Co mały? O, ten jeszcze skończył. Dużo nasze najstarsze byczki, HF-y. U nas są już prawie rok. Po powrocie ze szkoły okazało się, że Sara straciła wzrok i leżała na polu. Nawet nie wchodziliśmy do domu, tylko od razu pojechaliśmy do weterynarza, a potem do psiego okulisty. Zobaczcie, jaka smutna, jeszcze taka nigdy nie była. Sara, chodź. Pani doktor stwierdziła, że to jest najprawdopodobniej jedna z dwóch chorób. Wielkie źrenice ma, widzisz? No. Albo zapalenie nerwu wzrokowego i na to pani dała leki. Albo SART, nagła, nieodwracalna utrata wzroku. Stój. Stój. Chodź. Chodź, tam się nie da. Chodź. Daj, uważaj. Stój. Jest już trzeci dzień choroby.
wody, ale już się uczy. Wchodzi po górkach. Dobry piesek. Ale kopie. Czwartego dnia po południu Sara zaczęła odzyskiwać wzrok. Radość ogromna! Na szczęście Sara dostała leki i odzyskała już wzrok całkowicie. Wszystko dobrze widzi. Ale nawet jak jeszcze nic nie widziała, to już sobie bardzo dobrze radziła.